Siemanko, z tej strony Baldi. Spróbuję dzisiaj pograć sobie w Endzone World Apart. Zrobię nową grę, z tym, że wezmę tę samą mapę, którą grałem ostatnio. Normalny poziom trudności. Nie będę brać losowej, chociaż ta też jest, kurczę, fajna. Ma trzy jeziorka i dwie górki dookoła. Ale pomyślałem sobie, że wezmę tę samą mapę, co ostatnio. Mamy skałki, mamy wodę relatywnie blisko. Po prostu. Wydaje mi się, że chyba odrobiłem lekcję, co ja ostatnio robiłem źle. Tak jak mówię, wydaje mi się. Czy tak jest na pewno? Nie wiem. Co my tu sobie weźmiemy? Weźmy sobie, nazwijmy to Warsaw. No i co? No i lećmy, kurczę, zobaczymy. Gra jest podstawowa, bez żadnych dodatków. Na razie są te dodatki za drogie na Steamie, żeby je tu brać i szastać pieniędzmi. Czasy mamy trudne. No ale zobaczymy, jak stanieją dodatki. Gameplaye pokazują, że jest całkiem fajny ten dodatek dotyczący tych endzones, wypraw do innych stref. No dobra, fajne miejsce, oczywiście zaczynamy nowy domek. Ustawmy się na wprost. Mamy jeziorko. No dobra, jak skażenie? Skażenie jest na razie, powiedzmy, na średnim poziomie. Nie za wielkie. No dobra, to co? Pierwsze co? Lecimy z wodą. No tak, na pewno potrzebujemy kilku budowniczych. Woda jest najważniejsza. Czyli zbudujemy sobie jetty. Tu będzie jetty. Dodatkowo musimy oczywiście zbudować cisternę. Gdzieś w połowie drogi między tutaj jetty a naszymi domami. Dobra. Mniej więcej. Myślę, że będzie ok. Puśćmy naszych robotników, niech zaczną tutaj sobie już pracować. Dorobimy dróżki. Oczywiście. Oczywiście musiałem popsuć. Remove road. Dokładnie, nam ona jest tu niepotrzebna. Zróbmy jeszcze dróżkę dookoła naszego tutaj busa. Jeszcze jeden kawałeczek, tak. Dobra. Połączmy cysternę, żeby im się lepiej chodziło. Fajnie. Dajmy ludzi. Ludzie będą tutaj nosić wodę, oczywiście. Jeden robotnik mniej. Obok od razu co? Obok od razu postawimy jedzonko. Podstawowe jedzonko, rybki. Rybki niech nam się tutaj już zaczynają łowić. Fishing hut. Czy tak się da? Nie chciałem na skażonym terenie tego stawiać, no ale dobra. Widać, nie ma innego wyjścia. Tak zwanym naszym nierobom moglibyśmy powiedzieć, by zbierali zasoby. Czy my tu mamy jakieś zasoby? Możemy tu postawić. To będą coś tam zbierać. No i co? I musimy zbudować pierwsze domki dla naszych ludzi. Jeden domek, drugi domek nie postawił nam się. Trzeci domek, czwarty domek. Dobra. Oczywiście dróżka. Pięknie.
Jak tam te nasze chłopaki? Działacie coś, czy nie działacie? Jak to wygląda? Dobra. Przyspieszmy troszkę. Dziwne. Promieniowanie spada. Dobra, czy nam... Tak się zastanawiam, czy nam tutaj... No zaraz, build next. Zbudujcie to zamiast domów. 4, no nam 4 domki nie wystarczą. Więc zbudujmy od razu kolejną linię domków. Fajnie. No i oczywiście dróżka. Dobra. Na pewno jednym z ważnych elementów jest szkoła. Ale przydałby się tak. Przydałby się nam leśnik. Na pewno pole by nam się przydało. Tu na początku wszystko by nam się przydało. To jest akurat taki moment w grze, kiedy potrzebujemy wszystkiego. Weźmy sobie rybaka. Musimy zasiać pole. Pole jest bardzo ważne. Gdzie tu jest radiacja? Tutaj. Chłopaki, nie będziecie mieli co robić. To sieknijcie radiację stąd. O tak. I tutaj ja myślę zrobić pierwsze pole. Oczywiście tak duże, na jakie nam gra pozwoli. Super. Super. Otoczymy je oczywiście drogą. Możemy, więc jest fajnie. Dobra, tu jest górka, więc tu już to się nic nie... dobra. Wodę sobie nosimy. Domki się budują. Mamy pierwsze pole. Przydałby się tak. Pierwszy leśniczy. Będzie nam ogarniać tutaj. Lasy. Niestety tego nie możemy postawić, więc ja go postawię tutaj. Dajmy mu od razu, gdzie on ma chodzić. Niech on się zajmie tym terenem, ale oczywiście on ma się zająć tylko cięciem. A kolejne, co jest nam potrzebne, to jest nam potrzebny recykler. Recykler możemy odsunąć tutaj od domostw. Dobra, więc polecimy sobie może w dół z drogą. Polećmy sobie tutaj, tak. Polećmy sobie tutaj z drogą. Tu zrobimy nasz przemysł. I oczywiście nie recykler, tylko scrapyard. Tu jest nasz scrapyard. On sobie będzie pierwsze co będzie ogarniać tutaj. Niewiele tego skrapu tu jest, no okej. No i co? Domki pobudowane. Przydałby się nam, tak, przydałby nam się leśnik. No na razie nasza społeczność nie chce tutaj, nie chce się płodzić dzieci. Robimy wszystko naraz, no ale wiadomo, tak musi być. Dobra, będzie mógł już być leśnik. Czego nam brakuje? Skrapu. Brakuje nam skrapu. Ten skrapu potrzebuje. I ten zapewne potrzebuje skrapu. Dobra. Tu nie mamy nikogo, więc chłopaki, przestańcie łazić, budować, tylko zajmijcie się zbieraniem tutaj
skrapu, choć tutaj jest go jakby niewiele. Tego oni nie zbiorą, więc damy mu inne miejsce. Weźcie chłopaki. Mamy jak chcę nowe miejsce, czyli co? To muszę zniszczyć. Demolisz. Damy im nowe. Tak, tu jest scrap. To nawet nie całość, tylko niech oni gather scrap. Dobra. Idźcie chłopaki po ten scrap. Wiem, że się nudzicie. Co, rolnika weźmiemy. Rolnik niech już tutaj zasiewa nam. Mamy 4 settlersów. Więc chłopaki tu powinni śmigać aż miło. No tak, na razie się zajmują jeszcze radiacją. Dobra. Drewno mamy, więc na razie zróbmy sobie build next tutaj. Scrap. Dobra. Ile tu jeszcze go jest? 39, bardzo fajnie. Dobrze wam chłopaki idzie. No, radiacji widać znowu przybyło. Powiedzmy, że jedzenie i woda jest. Dobra, skrap już tu będzie. Czyli tu już będziemy mieli też fajnie. Przyda nam się również jeszcze, tak, czyli tak, Forester chyba co, zbudowany? Nie, ale będzie, więc powinniśmy dać tutaj, jest Forester, dobra, czyli tutaj będzie, on tylko czeka na zbudowanie. Musimy wybrać, co chcemy zasiać. 1, 2, 6, 1, 3, 620, 2, 8, 10, 40, 1, 3, 2, 6. No to się bardziej opłaca. Przede wszystkim będzie szybciej. Będzie częściej. Dobrze, zbudujmy jeszcze jeszcze jakiś sadzik. Na 9. Niech będzie. Niech będzie 12 na 9. Dobra. Tu oczywiście muszą przynieść chłopaki cały skrap i tak dalej. Tu już nie ma nic. Możemy to zniszczyć. Jeszcze gdzieś by się przydał skrap. Gdzie tu jeszcze jest skrap w miarę blisko? 7 tylko, więc jest niewiele. Jest 12. Dobra, jest 60. Idźcie tam chłopaki na dół. Jednego budowniczego co prawda ustawię. Niech on tam powoli swoje robi. Dobra. Donosimy materiały i to się nam będzie budować. Tu przydałby się ludzik. Nie piszę, tylko Forester oczywiście. Dobra. Jak my stoimy z radiacją? No właśnie. Radiacja nam się tutaj rozszerza, więc musimy ją pousuwać. Będziemy próbowali się skupiać na tym, tak, żeby dbać o niski poziom tutaj radiacji. Relatywnie często muszę zaglądać w to menu. No tak, ale znowu się rozprzestrzenia. Co to ma być? Niedobrze, niedobrze. Tak,
też musimy to zrobić i tutaj znowu. Dobra, ale jak powiedzmy zrobimy, to będziemy mieli trochę z głowy. Ach, dobra. Chłopaki. Czyli tak, ci zaczynają pracować, scrapyard już jest gotowy. Fajnie, scrap collector 3. Budowniczych niech będzie dwóch. Tam chłopaki już też nie muszą tu chodzić. Bo wszystko jest ok. Zabezpieczyliśmy się mniej więcej, choć widać, że jedzenia mamy mało. Ale zaraz nam przybędzie. Dobra. Będzie pora sucha. Więc to jest coś, na co musimy koniecznie zwracać uwagę. Bo jak będzie pora sucha, to wody nie znajdziemy. Dobra, woda, tak. Musimy mieć wodę, dobra. Dobrze, dobrze. Dobrze, wszystko tu jest, witara. No i co? Co zasiewamy? Możemy tylko jabłuszka. 5 sezonów, 300 jedzenia? Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. No i co? Powoli nam życie płynie. 15 na 60. Zajmiemy się przemysłem. Czyli musimy zbudować recyklery. Tu od razu dwa, z przeznaczeniem miejsca na kolejne dwa. Zapauzuję grę i zobaczymy, ile potrzebuje miejsca, żeby mieć je cztery obok siebie. Dobrze, z niej się sejwuje gra. No, sejwujemy, sejwujemy. Dobra, czyli tak. Czyli tutaj będzie musiał być recykler. Postawmy dróżkę, żeby wiedzieć, że tak ma być. To oczywiście demolish, cancel construction. Dobra. Będziemy mieli recyklery. Więc będziemy przerabiać scrap na metal i na materiały. Czyli tak, tu będzie materiały, tu będzie metal. No i zaraz następną rzecz, którą musimy zrobić, to oczywiście zbudowanie czegoś, co będzie nam robić narzędzia, bo już się nam narzędzia skończyły. No i oczywiście ochrona przed radiacją. To jest bardzo duży problem. Scrap mamy już ogarnięty. Powoli drewno, ale oczywiście co? Pan Forester nam tu pracuje, on będzie nosić drewienko, jest ok. Dobrze, zróbmy przemysł. Potrzebujemy workshopu. Co prawda tak dziwnie, że będzie zaraz przy samym tutaj sadzie, ale to nic, dobra. Workshop. Tutaj ewentualnie wtedy będziemy mogli sobie postawić drugi. O. Dobra. To ja od razu zrobię tutaj jakąś dróżkę, o ile ona się da. Fajnie. Ten oczywiście usunę. I będę potrzebował również miejsca, w którym będziemy produkować ubrania. Dobrze, nasza szwalnia. Tu będzie jedna. Tu będzie druga. Zróbmy dróżki, zaplanujmy już to wszystko, żeby to fajnie sobie chodziło. Dobra, a to oczywiście kanceluję. Dobra. No dobra. Kolejna rzecz, która by się nam przydała. O, już ludzi brakuje. Już dwóch refinerów. Jeden na razie. Bo nie mamy więcej ludzi.
Czyli tak, skrap kolektora mogę zmniejszyć. Weźmy refinera. A jak nam dwójka dzieci urośnie, tak, będą się rodzić kolejne, to sobie zrobimy szwacza i technika. Tak, oczywiście tutaj głównie skrap, tak, skrap jest potrzebny. No i ubranka, tutaj jest metal potrzebny, więc jakby no te rzeczy muszą zacząć pracować, żeby tamci mogli również pracować. Dobra. No i co? Jeszcze chwilka do tej pory, słuchaj. Zobaczmy. Radiację mamy ogarniętą. Tu coś zostało niewielkiego, ale to jest chyba do zebrania. Chłopaki, jak ktoś będzie wolny, proszę zebrać. Tak, na razie nie mamy nikogo wolnego. Powinienem zlecić do budowy już też szkołę. Szkoła pozwoli nam na to, żeby chociaż oni brali mniej zużywali metalowych narzędzi podczas pracy. Zróbmy tu. Radiację usuńmy, dobra. Woda jako taką, jedzenie również. Czy jedzenie jest zbierane właśnie? Co się dzieje? No tak, nie mamy już żadnej ochrony przed radiacją. I mamy jednego smutasa. No dobra, tak, mamy smutasa. Tam nic z nim nie poradzimy, tak? Fajnie. Dobra, chłopaki. Metal i narzędzia produkować, proszę. Czy ktoś nam tu się urodził? Jeszcze nie. Fajnie. Radiacja jest usuwana. Skrap mamy, drewno mamy. Generalnie jest ok. No i co? No oczywiście, że chodzi niezabezpieczony. Musimy zbudować Tailor Shop, ale to akurat u nas się robi. Więc z tym nie ma problemu. Materiały już się robią. No i Carbon Masks potrzebujemy. A Carbon Mask, z tego co pamiętam, no i z nazwy, potrzebuje węgla. Więc potrzebujemy również czegoś, co się nazywa Charcoal King, żeby uzyskać węgiel. Dobrze. Zróbmy sobie gdzieś tutaj w okolicy. Może tu. Tu. Dobra. On niech tam się też powoli robi. Nie mamy ludzi na razie. Szczęśliwie zaraz niektóre dzieci będą już dorosłymi ludźmi. Więc będzie fajnie, jak nasze domki. Nasze domki są wypełnione, więc też zaraz będziemy musieli populację rozwinąć. Dobra, produkcja jakoś tam idzie. Czego nie mamy? Wood i scrap mamy. Tu nie mamy metalu, no tak. No dobra. Dobrze, powolutku. Czyli co? Najpierw zbudujmy to. Bo to jesteśmy w stanie zbudować szybko. Dobra. Pierwszy Charcoal King już jest. Musimy dać jakiegoś człowieka. Czego on potrzebuje? 4 drewna. No.
Dobra, to znaczy, że drugi forester by nam się przydał, który pójdzie i tutaj będzie ogarniać. No cóż. Jak trzeba, to trzeba, tak? A czemu tu dróżki nie ma? Co tu jest? Co tu się stało, że tu dróżki nie ma? Ach, ta jest po prostu zbudowana. Dobra. Ty, panie, będziesz ogarniał ten temat. Tu mi się wydaje, ty sobie rób co chcesz. Czyli trochę sadź, trochę tnij. Dobra. Dobrze. Czyli tak, powoli nam się budują również dróżki. Mamy trzech już bezdomnych. Bardzo ciekawe. Szybko nam się ta populacja rozwija. Ja jeszcze zrobię tutaj jeszcze jedną linię domków. Na razie w ten sposób. Ale będziemy myśleć już też o schronisku. Czyli co? Budujmy teraz to. Next. Ten już by chciał pracować i wytwarzać narzędzia. Fajnie. Mamy kilku nowych ludzi. Dwóch techników oczywiście. Charcoal Kiln. Nie wiem, czy farmer jest potrzebny. Na pewno do wody ktoś. Aha, zaczyna nam radiacja szaleć. Już widzimy, że musimy przydzielić zadanko. Odnośnie radiacji. Ponieważ i tu jest pewien skażony przy naszym leśniku. Tutaj myślę, dobrze byłoby też zbudować takiego myśliwego, bo wydaje się, że tu w tym lesie będziemy się grzebać. Więc ja może zrobię tutaj chatkę myśliwego. Zabezpieczmy jedzenie i w tym kontekście. Dajmy mu terenik tutaj. Więcej tego tutaj zanieczyszczenia się zrobiło. I oczywiście tutaj rośnie. Dobrze, za chwilkę Taylor już będzie mógł pracować. Dajmy ich też jednego tu mógłbym. No nasi bezdomni powinni zaraz pójść do domów. Najważniejsza rzecz. Wodę mamy, jedzenie w miarę. Wszystko jakoś powoli się toczy. Populacja cały czas na razie na linii wzrostowej. Powolutku. Workshop już cały czas pracuje, wytwarza nam narzędzia, więc jest fajnie. Brakuje nam oczywiście masek, ale to na spokojnie. Postawmy jeszcze do budowania tę szkołę. Potrzebuję drewna i skrapu. Skrapu mam trochę niewiele. No ale
Dobrze, na spokojnie. Szkołę postawimy tutaj. Ona nam tutaj oddzieli przemysł od domów. Dobra. Tu nikt nie pracuje. No, to leśniczy. Hopie. Proszę bardzo, już weźmy zajęcie. No i dobra, wydaje się, że co, że na razie mamy jakoś zapewnione. Przychodzi susza. Woda będzie nam schodzić. Na razie jedzenie. Jak to z jedzeniem? Coś tu rosło niby. Tak, mało jedzenia mamy. To ja akurat wiem. Co, leśniczy? Leśniczy chciałby trochę popracować. A idź chłopie, pracuj. Czy ktoś tu w ogóle chodzi? Chodzą jakieś dziki, dobra. Ci próbują zasadzać mimo suszy. Dobra. Szwalnia zrobiła swoje. Ale maski wszystkie, które zostały wyprodukowane, zostały już pobrane. Mamy już również szkołę. Bardzo fajnie. Co będą szli? Żeby mniej narzędzi zużywać. Dobra. Myślę, że tutaj sobie spokojnie możemy zakończyć ten pierwszy etap. Wydaje się, że nie jest najgorzej. Dbamy o radiację. Mamy wioskę, mamy tutaj zapewnione jedzenie, wodę. Mamy szkołę. No spoko. Zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia.